dzisiaj będziemy grać w Kararuchy. Taka moja nowa gra od Gwiazdora. No, z moją mamą. Zaczynamy. Zwierzę. Mama, mogę wybrać, co układamy? No, to musisz powiedzieć widzom, o co w tym chodzi jeszcze, tak? Mamy tylko takie drzwiczki. No dobra, ty wytłumacz, bo ja trochę nie. Mamy tutaj cztery pułapki, do których może wpaść karaluch. I maksymalnie może grać, czy mogą grać cztery osoby. O, pokaż, tak wygląda karaluch. O, tak jest, na baterię. No. I on sobie chodzi tutaj po tej planszy. Najpierw musimy przygotować planszę do gry, czyli takie pola startowe. O, ale, tak? Ale wytłumacz z tymi żetonami. Jakiś chleb. Ten karaluch, który wpadnie do pułapki danej osoby, ta osoba wtedy otrzymuje żeton. Albo po prostu można uznać, że kończy grę. Czyli zbieramy żetony. Kto ma najwięcej żetonów, ten wygrywa. Dobrze, to się nic nie stało. No i trzeba wybrać sobie pułapkę. Nie? Tak. Tak to wygląda z góry. No tak. To teraz ty proszę poustawiaj planszę. Ale ja do startu ją przygotuj, sobie. Tak? Dobrze. Mama, to kwadraciki. Zobaczcie. Tu można sobie ustawić. Widzę ma kolorów, ja sobie wybrałam tą. Okej. Ma być. Mi się mama zakręci. Takie zamieszanie trochę. O, już jest gotowa. To jest jedna. Ale pułapki? Jedne z pól startowych. Pułapki? Pułapki. Wybierz sobie. To się mama. Wybierz, którą chcesz pułapkę. Do której pułapki twój karaluch ma wpaść? Do mojej pułapki. I to bym chciała do chlebka. Do chlebka. Dobra. A ja wybrałam czekoladkę. Czyli mój karaluch tutaj, twój karaluch tam. Mamy pułapka jest słodsza. Bo czekolada, pokaż mama czekoladę. O, taka czekolada. Dobrze. To teraz musimy zasłonić inne pułapki, właśnie, które nie biorą udziału w grze. Takimi drzwiczkami i jeszcze tu od. Zamyka się. O. Dobra. Jeszcze tu mi się ułamało. Okej, włączamy skarabę. Pierwszego i gdzie kostka? O, tu jest. Pulam. Widelec! Do mojej pułapki musi dojść. Wypadł nam widelec. Dobrze, podaj teraz mamie kostkę. Dobrze. Mama ma nóż. Okay. Teraz. Do twojej pułapki. Do mojej pułapki. Nóż. No ale. Teraz ty. Gdzie? O! Muszę. Znak zapytania! Czyli jak mamy znak zapytania, to możemy cokolwiek odwrócić, prawda? Mhm. Dobra. On może do mnie wyjść. Też mam znak zapytania. Puścimy go tu. Ułaś, źle trochę zrobiłam. A nie, też może dojść do mnie, ale do ciebie też. Nie! Wygrywam żeton! Brawo. Okej, teraz ja będę ostatnia kulała, bo tak się robi. Czyli Natalka ma już pierwszy żeton, teraz druga runda, tak? Mhm. To trzeba na nowo poobracać. No. Ale mama... Tak? Nie. Jak? Teraz coś inaczej zrobić? Zobaczcie. Same kwadraciki. Mhm. No to robimy kwadraciki. Nie umiem. Spróbuj. No, pomyśl jak trzeba poprzekręcać, żeby wyszły kwadraciki. To nie jest takie trudne. Nie umiem. Okej. Okay. Możemy zaczynać. Ja sobie chcę wymienić pułapkę na ser. A ja zostawiam sobie czekoladkę. Ty zaczynasz, bo ja muszę być ostatnia, no bo wygrałam. Jak zapytania? W rundzie.
Okej, teraz ja mylę słówka. Okej, mylę nie. Ja mam widelec. Podasz mi kostkę? Widelec. Dobra. Zobaczcie, jak on głośno chodzi. Już? Tak. Podaj kostkę. Okej. Dwa pytania. Może do mnie przyjdzie, może do mnie przyjdzie. Nie. Przekręciłaś? Mhm. To teraz zacznij. On już jest całkiem blisko mnie. Ja mam znak zapytania. Nie wracaj do mamy. Zablokuję mu drogę, żeby tam nie mógł iść. Dobra. Nóż. Jej! Do mnie przyszedł. Link do mojego kanału będzie w opisie. To jest mój brat. No. Dobra. No to oczywiście, to już koniec tego filmika. Dajcie łapki w górę i subskrybujcie. Pa!